ustawa metropolitalna dla Pomorza to wielka szansa dla naszych samorządów. Mamy takie ciche marzenie, żeby w ramach tych inwestycji transportowych powstało bezpośrednie połączenie pomiędzy Gdańskiem, Nowym Dworem Gdańskim a Elblągiem, tak zwana Żuławska Kolej Metropolitalna. Byłoby to wspaniałe rozwiązanie, a poza tym jakby przypieczętowało związki funkcjonalne nie tylko Żuław, ale także Elbląga z metropolią trójmiejską. Dla małych samorządów przygotowania projektowe dotyczące realizacji zadań związanych z budową dróg czy ścieżek rowerowych ograniczają finanse. Tutaj przy dużym partnerstwie można wynegocjować niższe ceny, co pozwoli takim gminom jak gmina Miłorac zrealizować zadania chociażby związane z budową ścieżek rowerowych, umożliwiającym mieszkańcom bezpieczne poruszanie się po terenie gminy, czy budowę dróg do nowo powstających osiedli mieszkaniowych. Nawet 200 milionów złotych może trafić na Pomorze dzięki ustawie metropolitalnej. Są to środki bardzo potrzebne samorządom wchodzącym w skład pomorskiej metropolii. Mają być przeznaczone na połączenia komunikacyjne, na nowe drogi, na ochronę środowiska. Malborkowi szczególnie zależy na pakiecie drogowym, w ramach którego chcemy remontować i tworzyć nowe połączenia komunikacyjne. Ustawa metropolitalna jest na pewno szansą na rozwój gminy Stegna. Ustawa o planowaniu przestrzennym stwarza możliwości dla naszego regionu, nie tylko dla naszej gminy, ale w połączeniu z dużymi miastami, stworzenie jak gdyby takich centrum. W przypadku budowy na przykład dużego zakładu, stworzenie osiedla mieszkaniowego i te wszystkie takie działania jak gdyby wspomagające rozwój, promujące jednocześnie cały teren, umożliwią w perspektywie realizacji i nawiązania do tych dużych jednostek, które się prężnie rozwijają. Krynica Morska jest nierozerwalnie związana z metropolią trójmiejską. Oczywiście duży zawsze może więcej, dlatego cieszymy się, że jest procedowana ustawa metropolitalna. Mam nadzieję, że będziemy mogli się wspólnie promować, tak jak dotychczas, na przykładzie pomorskich tras rowerowych, które promują całe wybrzeże trójmiejskie, czy modernizacja portów jachtowych w ramach pętli Żołaskiej i Zatoki Gdańskiej. Thank you.